koneksję w środowisku i poprosił mnie, żebym zapowiedział go w bardzo, bardzo specyficzny sposób. To ja to zrobię, zgodnie z prośbą. Tomasz Kołkiewicz, wielkie brawo. Stwierdziłem, w zasadzie prawie krzyknąłem, eureka, ludzie nie potrafią sobie radzić
z osobą faktur. Musimy w takim razie zrobić, zaoferować im część naszego rozwiązania, może wtedy ktoś kupi. I usunęliśmy część funkcjonalności, zostawiliśmy tylko moduły związane z fakturowaniem, rozliczaniem wpłat i windykowaniem. I w ten sposób stworzyliśmy robota, którego nazwaliśmy Flobo. W międzyczasie odpaliłem również sklep SEO z publikacjami, gdzie można, oczywiście całe rozwiązanie jest oparte o WordPressa, stoi tam jakieś 350 bloków. I działa to już bardzo fajnie od kilku lat, więc postanowiłem stworzyć sklep, gdzie będzie można sprzedawać takie usługi. I w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że mam już agencję z SEO, mam robota księgowego, mam sklep z publikacjami i coś bym chciał z tym zrobić. Chciałbym zwiększyć popyt na moje usługi, chciałbym propagować tego robota, chciałbym, żeby on trafił na rynek. W zasadzie jestem gotów, żeby się wymienić na te usługi. Nie muszę póki co na tym zarabiać, ale mogę dostawać w zamian jakieś inne usługi. I wymyśliłem sobie z kolei platformę barterową, gdzie różne firmy wystawiają swoje usługi. Mam od tego, bo myślałem sobie, że można by nam wprowadzić jakiś ekwiwalent walutek. Tokeny barterowe. Ale ponieważ taka platforma no to jest spore wyzwanie, a nie chciałem się wyruszać, porywać się z motyką na słońce, no pomyślałem sobie, że zacznę od grupy barterowej na Facebooku. I na początku roku założyłem właśnie grupę na Facebooku, która liczy już ponad 1000 osób. I dochodzi tam do bardzo fajnych wymian, że mam powiedzieć. O jednej wymianie zaraz wam opowiem, ale kiedy zauważyłem, że grupa zażarła, zaczęliśmy pracę nad platformą barterową. Platforma się nazywa Barter Market. I ponieważ już pracowaliśmy nad tą platformą, zastanawiam się tylko, jak ona zostanie przyjęta i w jaki sposób rozpoczną się pierwsze transakcje. I rozmawiałem o tym ze znajomymi. Niektórzy z nich byli bardzo sceptyczni. Ale kiedy pytałem ich, ok, gdybym ci dał 300 tokenów o wartości 300 zł, za które mógłbyś coś u mnie kupić, to byłbyś tym zainteresowany? 300 zł u siebie, usługa? No pewnie, biorę. Widzisz, czegoś to. Postanowiłem zrobić jeszcze eksperyment, żeby sprawdzić, czy ludzie będą chcieli się wymieniać. Założyłem, że po to, żeby była otwartość na wymiany, musi być właśnie ten ekwiwalent waluty. I rozdałem na jednym ze spotkań, które organizuję, to jest taki kulinarny mastermind, gdzie wspólnie gotujemy i miesiadujemy. Rozdałem moim znajomym banknoty z gry Eurobusiness, czyli takie papierowe dolary, po 300 dolarów im rozdałem. A ponieważ to są przedsiębiorcy, poprosiłem ich, żeby przedstawili ofertę na swoje usługi, które się mieszczą właśnie w tych 300 dolarach. I oni zaczęli opowiadać, jakie mają usługi i zaczęli się po chwili na te usługi wymieniać. A mieli różne usługi, konsulting, sesje zdjęciowe. Jedna moja znajoma nie była przedsiębiorczynią, to zaoferowała, że nagoduje biorąc za te dolary. I wiecie, co było najfajniejsze? Że jak skończyliśmy to spotkanie i się rozeszliśmy, to okazało się, że oni zostali z tymi dealami. Oni zostali i doprowadzili te transakcje do końca, mimo że ta waluta już została, ona już nie była im potrzebna do dealowania. I wtedy zdałem sobie sprawę, że taka platforma ma rację bytu w momencie, kiedy zostanie zasilona po prostu takimi tokenami, które umożliwią nam wymianę. Ten slajd za chwilkę wyświetlę. Po tym spotkaniu w maju był co? Był potem w Gliwicach. Na którym Wiesia Indeka powiedział takie słowa, które zapadły mi mocno w pamięć. Każda rzecz zaczyna się od marzenia. No i właśnie wtedy sobie pomyślałem, że tak, że jednym z moich marzeń jest zorganizować rejs. I zaraz po WordCampie na grupie barterowej, o której mówiłem,
i zaoferował wymianę w parterze na czarter jachtu. Więc skoro było marzenie, skoro pojawiła się możliwość, postanowiłem zorganizować rejs pod hasłem czartery partery, na który upłynęliśmy 5 osób, a w międzyczasie była konferencja w Gdyni. Była konferencja, przypomnę, że dla właścicieli biur rachunkowych, gdzie próbowaliśmy przekonać wraz z prezesem Iwi Czeka, to jest spółka z grupy Kaczmarski, próbowaliśmy przekonać do naszego rozwiązania właścicieli biur rachunkowych. Wiecie, co nam powiedzieli? Powiedzieli nam, że kompletnie nie rozumiemy tego, jak funkcjonują biura rachunkowe i to rozwiązanie jest dla nich nieprzydatne. I wtedy akurat próbował wyjść z tej sytuacji prezes Zliczeka, ale nie potrafił wybrnąć z tego problemu, więc wziąłem mikrofon i powiedziałem, że tak, że mają rację. My nie wiemy, jak działają biura rachunkowe, natomiast znamy technologię, jaką jest open banking. Jest to technologia łączenia się i przesyłania danych z banków, która jest dostępna i którą można wykorzystać w księgowości. Wystarczy, że powiedzą nam, jakie mają problemy, co chcieliby usprawnić, a my im w tym pomożemy. I powiedzieli nam, że mają problemy z uzyskiwaniem wyciągów bankowych od klientów. Więc jeśli jesteście przedsiębiorcami, to pewnie znacie ten problem, że trzeba się logować do banku, ściągać wyciągi, przesyłać. Czasem jest to niewłaściwy format. Jest to urodzenie dla biur rachunkowych. Ja kiedyś zrobiłem taką ankietę, chcąc dowieść tego, że obsługa faktur jest najtrudniejsza dla biur rachunkowych, ale okazało się, że nie, że dla 65% najtrudniejsze były właśnie wyciągi bankowe i rozliczanie tychże wyciągów. Więc na konferencji w czerwcu powiedziałem, że w ciągu miesiąca dostarczymy rozwiązanie, które umożliwi obsługę wyciągów bankowych. I co się stało? Ten robot Flobo, przypominam, że powstał po obcięciu całej funkcjonalności tego naszego rejestranetu. A teraz musieliśmy obciąć jakieś 90% funkcjonalności Flobo, żeby pozostawić tylko fragment, który służy do przekazywania i do generowania wyciągów. I to kupili. I w tym momencie, nie wiem, wczoraj będąc na plaży, ja miałem dwa telefony od księgowych, które są zainteresowane tym rozwiązaniem. A to jest zdjęcie z rejsu, które się odbywają. I chciałem bardzo podziękować uczestnikom, zdecydowali się ze mną popłynąć. To była bardzo udana impreza. Przez tydzień pływaliśmy po południowych jeziorach Mazur. Świetnie się bawiliśmy, trochę pracowaliśmy, rozmawialiśmy. I jeśli w przyszłym roku zostanie zorganizowany taki rejs, no to również Was zapraszam. A w międzyczasie ruszyła plastikowa parterowa. W międzyczasie do 19 września, ale bez jakiejś tam tety, bo odcinku, ponieważ jest to rozwiązanie MVP, które sobie powolutku rozwijamy, korzystając z wsparcia osób z naszej WordPressowej społeczności. A chodzi o Łukasza Wilczaka, który na konferencji w Lipicach miał świetną prezentację, który pokazał, w jaki sposób potrafi rozwiązać problemy w WooCommerce z zamówieniami. To był jakiś taki dosyć złożony case. No i podziękowania również dla Piotrka Całki, który nie tylko nam wyczarterował jacht w parterze, ale również nam pomaga w rozwoju jako software house Labs. I na koniec mam dla Was niespodziankę. To jest 50 tokenów parterowych. One są warte 50 zł netto plus VAT. I za te tokeny będziecie mogli nabywać inne usługi. I mam dla Was informację, że z wczoraj na dzisiaj udało mi się zrobić deala z Wojtkiem Babiczem ze Smart Hosta. I za te tokeny będziecie mogli sobie kupić pierwszy rok.
są za free. Więc myślę, że to jest dobry wynik. No i z czasem będzie oczywiście przybywało tam ofert, więc będzie z czego wybierać. Zachęcam do śledzenia profilu Partner.market. I w mojej domu czasem coś wyrzucam ciekawego, żeby zainspirować społeczność. Dziękuję. Człowiek optymalizacji, jeszcze kasę sobie. Dogadamy. Dobra. Przepraszam, tak, to jest tylko dodatkowo. Sobie dogadamy. Żadnych pieniędzy. Pytania? Do Tomka? Jest, proszę. Ja mam takie dosyć niezbędne pytanie. Jak pominęliście ustawę o pieniądzu elektronicznym, bo według ustawy to każdy tego typu lokalizacja, czy coś jest pieniądzem cyfrowym i podlega regulacji. I mówię to na podstawie właśnie własnego doświadczenia, kiedy 10 lat temu zostałem zatraszczony właśnie przez polskie prawo, tracąc dużo pieniędzy na budowie takiej platformy, gdzie również prowadziłem właśnie wirtualne punkty, które można było wymieniać z jednej strony pieniądze na wirtualne punkty, a z drugiej strony wirtualne punkty na pieniądze. Jak pominęliśmy, nie musieliśmy do tej pory omijać. Być może napotkamy tego typu problem. Jak napotkamy, znaczy ja mam takie doświadczenie, że jak napotykam problem, to szukam partnera, który pomoże rozwiązać ten problem. Już wcześniej przy okazji Flobo natrafiliśmy na dosyć poważny problem, który uniemożliwił nam rozwój. Chyba że znajdziemy partnera, który będzie miał odpowiednie umocowania. Więc w tym przypadku na pewno tak będziemy działać. Punkty. Z tego co widzę, jest wiele platform, które sprzedają punkty. Możesz kupić sobie na OVH na przykład punkty i za te punkty nabywać później w międzyczasie usługi. Tylko oczywiście tam nie można odsprzedawać tych punktów. Natomiast te punkty stanowią pewną wartość, pewne aktywa, które masz. I w zasadzie te aktywa mógłbyś bez problemu komuś innemu przekazać, gdyby była możliwość techniczna na tej platformie. Czyli ktoś mógłby ci za te punkty OVH zapłacić. I to jest problem, który będzie możliwy do osiągnięcia na tej platformie. A punkty nie będą wirtualną walutą, tylko one są wirtualnym towarem. Każda wartość cyfrowa, którą da się odliczyć. Znaczy ja to mówię na podstawie właśnie do doświadczenia, jak mówiłem, no bo to 10 lat temu straciłem 1,5 miliona złotych na tym, gdy kancelarie prawne się poddały, więc może warto to prześledzić. Są platformy barterowe, których można się posługiwać tokenami barterowymi. One się inaczej nazywają. To nie wchodziłem w to, jak one działają, ale one działają i jest to zgodne z prawem. A sama wymiana barterowa jest oczywiście zgodna z prawem, bo to są dwie jednoczesne transakcje kupna i sprzedaży. A tutaj dochodzi tylko i wyłącznie do tego, że umawiamy się, że te punkty mają po prostu pewną wartość. Zobaczę, w którym kierunku to płyniemy. Mam pytanie, a dlaczego tam jest plus VAT, jeżeli to nie są tak naprawdę pieniądze i za to nie będzie żadnej faktury za te wymiany punktami, usługami i tak dalej? Otóż będzie faktura. Jeśli będziecie się wymieniać między sobą, to będziecie wystawiać faktury. Jedna strona będzie wystawiać, strona, która oferuje usługę, wystawia fakturę i chce sprzedać swojej usługi, a druga strona, która przekazuje tokeny, wystawia fakturę jak za sprzedaż tokenów. I następuje kompensata dwóch rozliczeń, czyli transakcja barterowa. Ale to też musicie się dogadać, żeby była jakby ta sama liczba punktów, czyli jeżeli możesz, może by to jakoś się odbywało. Nie będzie tak, że musisz aż to robić. Nie, to nie jest tak, że to są jakieś, nie wiem, banknoty po 50 tokenów. Po prostu to jest pula, którą można zasilić sobie swoje konto, a przekazać komuś dowolną liczbę tokenów. 23, 58, 37. A punkty się zasilają w twoimi usługami nie tylko? Nie tylko. Znaczy na ten moment
ja jestem twórcą tej platformy, więc ja wprowadzam swoje usługi jako pierwszy. Natomiast czekają firmy, które chcą oferować również usługi, z którymi ja się wymienię już w partnerze w zasadzie, tylko nie wymienialiśmy się za pomocą tokenów, tylko za pomocą zapisów arkuszu kalkulacyjnych. To jest w zasadzie to samo, tylko że te punkty nazywamy tokenami. A to na przykład, że jakaś firma oferuje jakieś na przykład droższe usługi, czy możesz zaoferować ty i jakby ci nie wystarcza tych punktów, to jak w tym przypadku można się dogadać? Jeśli ci nie wystarcza, znaczy to nie jest kwestia dogadania się, tylko postarania się o tokeny. Tokeny można zarobić oferując swoje usługi i na pewno ja na samym początku będę zainteresowany usługami tych firm, które wejdą na platformę i które będą oferowały swoje usługi i już teraz się zastanawiam, co z tym zrobić, z tymi usługami, bo na pewno będę chciał je nabyć po to, żeby tokeny trafiły do tych firm, żeby te firmy mogły się między sobą wymieniać na te usługi. Okej, dziękuję. Proszę. Jesteś pytanie, widzę? Czyli de facto nie da się kupić tokenów, tak? Za złotówki wymienić na siebie. A, da się. Znaczy będzie się dało, jak podejmiemy tam bramę. To jest kwestia kilku dni. A jeśli byś chciał kupić, to również nie o tym, ja ci wystawiam fakturę, ty mi płacisz, że ja ci przerwę tokeny. W tym momencie tak to może wyglądać. Jeszcze drugie pytanie? Czy będziesz rozwijał jeszcze ten flowbota w pewnej wersji, czy już tylko w okrojonej mediu księgowym? Bo ja myślę, że jest ten na to wśród firm nie księgowych, tylko wszystkich innych. Nie, wiesz co, to jest... chodzi o to, że w ramach flowbota będziemy rozwijać kilka różnych narzędzi, kilka rozwiązań. W tym momencie mamy rozwiązanie, które rozlicza faktury, kompleksowo obsługuje, czyli rozlicza i typuje. Przygotowujemy obsługę faktur kosztowych, żeby one same były, znaczy żeby algorytm sam weryfikował, czy one spełniają warunki, czy kontrahent jest wiarygodny i tak dalej. Pewne rzeczy można zautomatyzować. No i myślimy nad kolejnymi, no i czeka nas integracja z KSeF. Więc w tym momencie jesteśmy zintegrowani z fakturownią, tylko i wyłącznie, więc to nam bardzo zacieśnia krąg zainteresowanych, ale już w przyszłym roku możemy obsługiwać wszystkie firmy, ponieważ faktury wszystkich firm będą w KSeF-ie. Więc to jest kierunek rozwoju planu. Czy są jeszcze jakieś pytania? A co, 50 złotych tokenów? Zadajcie. Tomek, ja chcę ci powiedzieć, że ja się zarejestrowałem. Ty mówiłeś, że ja się miałbym się rejestrowałem. Aha, właśnie. To jeszcze chciałem powiedzieć, że uczestnicy razu dostali po 100 tokenów i są pierwszymi beneficjentami tokenów wartelowych na platformie. Nie było to łatwe, poświęciłem się. Się do święcia nie potrafię wpływać, bo popłynąłem na rejs. No jest jeszcze jedno pytanie. Wiesz co, to miałeś całkiem prawdę zdjęcie na początku bez tego. Ciekawo, ty w sumie próbujesz pieniądze rozdając. No w zasadzie... To nie są pieniądze. Zaświadczam, jest przyjemniejszy niż tamten jego mość bez kapelusza. Stanął w ruchu. Aha, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo dla mnie ta konferencja tutaj ma też o tyle duże znaczenie, że ona jest poświęcona optymalizacji, a ja od początku prowadzenia swojej agencji właśnie zajmuję się optymalizacją. No i to, co powiedziałem, że to jest Gdynia, ja bardzo lubię Gdynię. No i jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo ta pierwsza konferencja oraz ta dzisiejsza odbywa się w przeddzień, myślę, że ważnego wydarzenia, jakim jutro jest Marsz Miliona Serc, a w czerwcu był to nasz 4 czerwca. I jeśli ktoś był, to szacunek dla niego. Jeśli ktoś się wybiera, to również myślę, że warto to przeżyć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Brawa, Tomka.